Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to jest 11 odcinek z serii Outlast. Zapraszam. Tam. Było blisko. Udało się. Super, super. Ekstra to było, mega emocje. Mnie wyzwoliło. Zresztą tak jak w naszym bohaterze. Koleś ledwo śliny przełyka. Gdzie ja miałem uciec? Cholera jasna, nie zauważyłem żadnego przejścia. Okej, jeszcze raz. Tu? Dobra, tu tracimy. Tam! Okej, dobra, spaliłem trochę. One of them, are you? Quick, get in the dumbwaiter if you want to live! Fuck! Okay. Oh, you're in a place here, bud. Oh, fuck! Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll do a martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Kto to kurde jest? Może to ten naukowiec? Doktor jakiś tam, przynajmniej przypomina doktorka. Kamerkę oczywiście nie mamy. Zresztą nie możemy i tak po nią sięgnąć, bo jesteśmy przykuci. Miło z jego strony, że nam pomógł. I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free!
I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay, then. This way. Oczywiście na Golasa. Nie wiem, to jest jakaś moda chyba taka. Nie, ewidentnie jest to jakiś profesorek, doktorek. Może zaraz się to wyjaśni. Ale widzę, że on tutaj się porusza na takiego totalnego luzaka. We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash up and, oh, no movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. When people get scared, there's like the term of God as anything else. And God died with the goldsmith. We're on to a more concrete thing. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money is gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Już chyba wiem, jak tam ci stoi. Stracili swoje kończyny. We made the consumer to the means of production. This thing is gonna sell itself. Aha, okej, okay, obciął nam dwa palce. Świetnie. Okej. Okay. Okej, okay, udało się uwolnić, było takie łatwe. Teraz ja się pobełtam. Powiem wam, że to najlepszy dziennikarz chyba na świecie. Przed szalonym doktorkiem. Ale co, mam jechać z powrotem?
O, no pięknie, pięknie. Idę tam, gdzie mogę. Czyli tędy. Uwolnij sobie to przejście. Chociaż kurczę. Nie wiem, czy nie lepiej by było zostawić je zamknięte. Jezu, gdzie ja biegłem? Jezu. Nie. Uciec tymczasowo. Nie słyszę go za drzwiami. Kurde, ten mój kolunio zaraz ducha tu wyzionie. I'm a closer. That's who I am. Yeah, I should have got his feet first. Co za pustak. Okej, okay, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie komentarz i łapkę w górę. Pozdrawiam.